Witajcie, smakosze! Dzisiaj ugotuję zupę dla prawdziwych smakoszy. Będzie to zupa ogonowa, znana w tradycyjnej kuchni polskiej. Ugotuję ją na ogonie wieprzowym i włoszczyźnie. Dodam ziemniaki, przesmażoną na oleju cebulę, ponadto koncentrat pomidorowy, sok pomidorowy, a do smaku dodam suszone grzyby, liście laurowe, ziele angielskie, majeranek. Zupę przyprawię solą, pieprzem, ostrą i słodką papryką. Na koniec zupę posypię natką pietruszki. Wszystkie składniki oraz ich proporcje oraz jak taką pyszną zupę ugotować podaję w opisie pod filmikiem. Do garnka wkładam ogon wieprzowy. Dodaję włoszczyznę. Pietruszkę, seler, natkę pietruszki, natkę selera. O, przygotowałam jeszcze gałązki lubczyku. Pora, zielone części obwiązałam sznurkiem, jak oddadzą smak będą wyrzucone. Marchewkę. Pora, pokroję na mniejsze kawałki. I teraz go posiekam. I pora dorzucam do garnka. Do garnka dodaję także suszone grzyby. Mogę je wrzucić bezpośrednio, dlatego że sama je zbierałam, sama je czyściłam, suszyłam. Wiem, że na pewno są czyste. Dodaję teraz łyżeczkę soli. Pół łyżeczki pieprzu, kilka kulek ziela angielskiego i cztery niewielkie liście laurowe. I całość teraz zalewam wodą. Wlałam 3 litry wody i teraz postawię garnek na palniku, jak się zagotuje, zmniejszę grzanie i będę gotować do miękkości mięsa. Zupa gotuje się mniej więcej 2 godziny. O, mięso już jest mięciutkie. Warzyw nawet nie muszę sprawdzać. Więc teraz mogę przygotować resztę składników. Ziemniaki obiorę i pokroję w drobną kostkę. I ziemniaki wrzucam do zimnej wody, aby nie ściemniały. Cebulę pokroję na kostkę. I teraz wyjmę wszystkie warzywa oraz mięso z wywaru. Wyjmuję także natki pietruszki, selera, pora. Te natki wyrzucę, one nie będą potrzebne. No, mięso się pięknie ugotowało. Aż się rozpada. Mięso i warzywa muszą trochę przestygnąć, żeby można było je pokroić w mniejsze kawałki. A do zupy wrzucam teraz ziemniaki. Będą się gotowały do miękkości. Na patelnię wlewam trochę oleju. Na tym oleju będę podsmażać cebulę. Olej dobrze się rozgrzał, teraz wrzucam całą cebulę.
i poczekam, aż się podsmaży na rumiana. Cebulka zaczyna się złocić. Dobrze jest właśnie, żeby się tak przyrumieniła, wtedy jest lepszy smak. I teraz dodaję do niej 2 łyżeczki papryki słodkiej i 2 łyżeczki papryki ostrej. Bo ogonówka, to znaczy zupa ogonowa, powinna być pikantna. A papryka, jeśli jest przesmażona, ma lepszy aromat. I dodaję jeszcze taką sporą garść majeranku, który rozcieram w dłoniach. Do koncentratu pomidorowego dolewam teraz sok pomidorowy. Wszystko dokładnie mieszam. I wlewam na patelnię. I teraz zawartość patelni dodam do zupy. Ziemniaczki jeszcze muszą się trochę pogotować, więc w tym czasie obiorę mięso z kości, pokroję na drobno i to samo zrobię z warzywami. Ogony już przestygły. Teraz oddzielę mięso od kości. Takie dłuższe włókna przekrawam. Tutaj mam taką bardzo tłustą część, więc tego tłuszczu nie będę do zupy dodawać. Oddzielam tylko mięso, z ogona samego także zdejmuję skórę. I oddzielam długie pasma mięsa. Mięso z ogonów jest bardzo kleiste i bardzo smaczne. Warzywa pokroję na drobną kostkę. I teraz warzywa i mięso dorzucę z powrotem do zupy. Zupę z warzywami zagotuję i doprawię do smaku.
Zupa ponownie się zagotowała. Teraz można ją doprawić do smaku. Żeby dobrze wysmakować zupę, najlepiej ją wlać do mniejszej miseczki, odrobinę schłodzić. I teraz posmakować. Bardzo smaczna. Jeszcze dodam tylko odrobinę soli, bo na początku soli było mało dla wyostrzenia smaku. I odrobinę pieprzu. I teraz ta zupa na pewno już jest dobra. A najlepsza jest, jak postoi jeden dzień. Jutro będzie przepyszna. Zupa ogonowa, ugotowana na mięsie i włoszczyźnie z ziemniakami, jest bardzo sycącym posiłkiem. Przyprawiona ostrą papryką, jest także rozgrzewająca. Idealna na jesienno-zimowe chłody. Ma niesamowity smak, bardzo bogaty, który na pewno docenią smakosze. Wszystkim smakoszom gorąco polecam i wszystkim życzę smacznego.